wypłyniemy już razem łowić serca na morzach dusz ludzkich, twej prawdy siecią i słowem życia. O Panie, co Ty na mnie spojrzałeś, Twoje usta dziś wyrzekły me imię, swoją barkę pozostawiam na brzegu, razem z Tobą nowy zacznę dziś łów. Boże, dalszy rejs odwołany, bo sternika do siebie wezwałeś, a na brak siły nadzieja zgasła. O Panie, przecież stormy szaleją, ratuj Polskę, bo bez Ciebie zginiemy. Nie lękajcie się, ukochani Polacy, cała naprzód, wolność Polski tuż, tuż. O Panie, przecież w górze szaleją, ratuj Polskę, bo bez Ciebie zginiemy. Nie lękajcie się, ukochani Polacy, cała naprzód, wolność Polski tuż, tuż. Widzimy, jak pan Marian podnosi krzyż właśnie w tym momencie, kiedy wybrzmiała barka z nowymi słowami. Panie Robercie, Robert właśnie śpiewał tę pieśń. Słyszeliśmy nowe słowa o tym, że Jan Paweł II wzywa nas. Do czego nas wzywa dzisiaj nasz święty wielki? Ojciec święty Jan Paweł II przede wszystkim wzywa nas do obrony krzyża. Ponieważ krzyż jest największą wartością wśród nas Polaków. To symbol krzyża jest największym dowodem wartości Polki, Polaka i naszej wiary, miłości do Pana Boga, do Kościoła i do wszystkiego, co Polskę stanowi. I jest jeszcze Andrzej Hadacz, obrońca krzyża, ten, który pierwszy razem tutaj z Januszem Zielińskim krzyczał, gdzie jest krzyż, i stał się obok Pani Joanny, obok Janusza, obok wielu osób ikoną polskiego powstania, polskiej rewolucji krzyży. Co dalej po 9 października? Po tym, jak zwycięstwo, no duży sukces odniósł Palikot i inni. Co my dalej będziemy robić? Ja myślę, że na Janusza Palikota głosowało agentura WSI, bo przecież Janusz Palikot miał nie tak dawno 2%, może 1%. I myślę, że to właśnie służby podniosły poziom popularności Januszowi Palikotowi, bo normalny człowiek o zdrowych zmysłach nigdy by nie poszedł i by nie głosował na Janusza Palikota. Chociażby z tego tytułu, że z miejsca publicznego chce usunąć krzyże. Tak samo przy grobie nieznanego żołnierza stoi krzyż papieski, jest to miejsce publiczne. I teraz bardzo podstawowe pytanie, czy cmentarze są też miejscem publicznym, bo przecież niedługo będziemy szli, będzie święto Dzień Zmarłych i wszyscy, jak jeden mąż, będziemy szli na cmentarze, a przecież na cmentarzach mamy na nagrobkach wszędzie krzyże. Czy te krzyże, które tam są w miejscu publicznym, Panu Januszowi Palikotowi też będą przeszkadzać? A czy ten krzyż, który stoi przy grobie nieznanego żołnierza,
papieski krzyż. Przecież to też jest miejsce publiczne. Czy ten krzyż też będzie przeszkadzał? Ciekawe, jakie będą miały miny osoby, te, które będą udawać się niedługo na, w dniu zaduszek na cmentarze i zadawać sobie pytanie do swoich najbliższych, którzy odeszli, czy też by chcieli, żeby im krzyże z cmentarza też zabrano? No moment, chwileczkę. Szanowni Państwo, tak się składa. Ja nazywam się Eugeniusz Sendecki i to, co w tej chwili robię, jest montowaniem, nagrywaniem, właśnie nie montowaniem, bez montażu, nagrywaniem materiału dla Telewizji Narodowej. Proszę na to zwrócić uwagę, że to, co tutaj się dzieje, stało się opatrznościowo, dzięki pracy wielu osób, ale dzięki błędom też wielu osób sprawujących władzę, stało się salonem politycznym Polski. I dzięki internetowi dzisiaj te przesłanie, które powiedział pan Hadacz, pan Kudła, które za chwilę, jak domyślam się, powie pan Zieliński, te treści stają się myślą narodu polskiego. Naród polski ma swoje interesy narodowe, ma swoją politykę, ma swoją duchowość i ma swoje emocje. I to dzisiaj wyrażamy na różne sposoby w tym miejscu i dzięki temu, że postęp techniczny jest dostępny dla nas wszystkich w promieniach tego zachodzącego słońca. Dzisiaj około godziny 15:30, jak tu stoimy, przechodzimy do historii. Ten materiał będziemy mogli znaleźć w internecie, na YouTubie. Wystarczy wpisać krzyż, datę i godzinę dzisiejszą i się spotkamy. Będziemy mogli to analizować. Te słowa pana Hadacza myślę, że nie upadną na ziemię. Bardzo proszę o kontynuowanie. Oczywiście jeszcze powrócę do tego krzyża, który jest w gmachu Sejmu. Przecież wiemy, że krzyż również stał tutaj harcerski i wiemy, jak opluwano obrońców krzyża. Że to sekta, że to mohery, że bronią krzyża. A zobaczycie Państwo teraz niedługo, bo ten czas się zbliża. Ja już nawet obserwuję lewicowców, którzy właśnie mówią, że żeby bronić tego krzyża, który jest w Sejmie. Sam były prezydent Aleksander Kwaśniewski sobie nie wyobraża, żeby ten krzyż usunięto z gmachu Sejmu. Oni w tej chwili, ci, którzy będą chcieli, żeby ten krzyż został wraz z marszałkiem Sejmu Schetyną, który mówi, że ten krzyż też powinien zostać. Donald Tusk, premier, mówi tak samo, że ten krzyż powinien zostać. To znakiem tego, że to oni też są sektą. Bo skoro na nas wołali, że my jesteśmy tu sektą, na obrońców krzyża, i oni pozwolą na to, żeby krzyż został w Sejmie, to oni tak samo będą sektą. Ciekawe, jak oni zareagują na to, kiedy ten krzyż pozostanie w gmachu Sejmu, i ciekawe, czy będzie można skierować do nich słowa tego typu, które były tutaj do nas skierowane, do obrońców krzyża, że my jesteśmy sektą. A oni to co? Jak zostawią ten krzyż w Sejmie, to tak samo będzie sekta. To będzie sekta. Niedługo zbliża się Dzień Zmarłych. Udamy się na nagrobki, miejsce publiczne. Mamy tam pełno krzyży. I co? I te krzyże cmentarza też mamy usunąć, bo są w miejscu publicznym? Czy krzyż papieski, który stoi przy grobie znanego żołnierza, też mamy usunąć, bo jest w miejscu publicznym? Nie bez powodu. Te trzy słowa, gdzie jest krzyż i ta piosenka, która jest w internecie. Młodzi nawet nie wiedzą, nieświadomie oglądają to i powtarzają, gdzie jest krzyż. I to się przerodzi w ich umyśle, że będą wiedzieli, jak później spożytkować te trzy słowa, gdzie jest krzyż. Teraz na razie się śmieją, bo to jest do czasu. Do czasu. Oni się teraz śmieją z tej piosenki, gdzie jest krzyż. Ale sami powtarzają, gdzie jest krzyż. Któregoś dnia pójdą